Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Jestem Radow i to jest kolejny odcinek symulatora Sim Rain. Dzisiaj kontynuuję naszą podróż z Warszawy do Katowic. Wązujemy hamulec pomocniczy i ruszamy. Niestety przespałem informację od pani kierownik pociągu, aby nagrać. Jeździmy, przecinki się zrobię. Dobra, powinno być lepiej. Możliwe, że to wina lokalizacji, w jakiej się znajdujemy. Możliwe. Po co to było? Może przez to słońce zaświeci jakieś refleksy, coś? Może dlatego tak dziwnie. Dobra, drogi numer 2 jest. Rozpędzamy tą machinę do tej 90 km na godzinę. Albo 100 nawet. Jeszcze jest. Następna stacja Warszawa Włochy, ale to przelotem tylko. Nie jedziemy. Zbyt wczesny przejazd przez punkt kontrolny i punktów dostałem. Ale szybciej przez punkty kontrolne to można przejeżdżać. Za to nikt nikomu problemów nie robi. To normalne nawet. Do 160, ale my niestety tyle i tak nie pojedziemy. Następnym zamawiarza ograniczenia prędkości do 100 km na godzinę. Więc schodzimy z mocy i zwalniamy.
z nas stoi. Zwalniamy jeszcze bardziej. No to się zmieszam. Zgłaszam się. Miasto, będziecie na sygnał dystansynator pierwszy z powodu usterki. Zrozumiałem. Tor pierwszy z powodu usterki. No i teraz jest dobrze, jest do 40, widzicie? A tu był błąd, że było ograniczenie do 20 jakimś sposobem. Nie wiem czemu. Nie wiem skąd ono się tam w ogóle brało. Trzeba od sygnału zastępczego trzeba było zwolnić do 20 na godzinę i jechać do kolejnego semafora. No inaczej jakieś horrendalne punkty nam naliczało. Za nie wiem, przekroczenie ograniczenia prędkości, które powinno być do 40, a było do 20. Taki był błąd symulatora. Dlatego tym razem chcę się upewnić, czy czasem nie jest tutaj tak. Sobie zobaczyłem to, co jest po prawej. Mafor widzę zastępczy, świeci. Nie zwalniamy, tylko nadajemy sygnał. Baczność. Ty. Widzicie, znowu się zrobiło 20. Czemu to jest w ogóle 20? To jest hit. Zobaczycie, zaraz. Widzicie? Przekroczenie ograniczenia prędkości. Jeszcze, ale nie przekraczam, nie? Ograniczenia. Nie wiem. Dalej jest ten sam błąd tutaj. Myślę, że to wtedy miałem tylko taki. No to już zwalniamy, no ostrzej nie będziemy zwalniać, no bez przesady. Zwalnijmy. Może chociaż jakiś lepszy wynik zrobimy punktowy. Chociaż osobiście wiem, że żadnego wykroczenia nie popełniłem. I nie popełniałem. Jeżeli tak, to zawsze się jest przed czasem, więc możemy sobie na to pozwolić. Jednak pojedziemy coś 23, no bo mówię. Wtedy ani punktów nie naliczają, myślę, że idzie 22, 23, no a tu nie ma ograniczenia do 20. Nic o tym nie świadczy. Wskaźników nie było, o ograniczeniu czasowym. Informacja dyżurnego również nie było. A semafor ogranicza do 40 km na godzinę, a nie do 20. Więc to jest istny błąd symulatora. Jeśli komuś się chce, może zgłosić. Mi się nie chce. Zresztą nawet nie wiem, jak to się robił. Już pomijam, że za to, że mówiłem, na punkt kontrolny się przyjedzie przed czasem, to dałem kary. Się dostaje tylko plus 380 punktów, a nie plus 500 jak normalnie. Ja to nie skończę tylko punkt razy. To włączę, skoro mam zielone, to nie muszę stać i jechać wolniej, bo nie wiem, mają taki widzimisię.
wygląda nasz skrót. Ale się toczy powoli 20 na godzinę. Aż do semafora. To jest przed nami. Stąd też myślę, że po prostu biera sygnał zastępczy potraktowany jako ograniczenie do 20, a nie do 40 na godzinę. No mówię, bo nawet torowego nie ma, no ale to się idealnie nam doskoczy wyższa prędkość, jak przejdziemy przez semafor, czyli tak jakby to była prędkość narzucona przez sygnał zastępczy na semaforze. Pozwolę sobie zacząć przyspieszać już z tej 20, bo to jest bez sensu. I się od razu nam wskoczyła wyższa prędkość. Następny semafor do 40. Policzę. Następny semafor do 40 na godzinę. Znaczy nam, teraz widziałem przez przypadek na informacji, że jest na 60 ograniczona prędkość. Ale normalnie bym tego nie wiedział, więc bym musiał zwolnić i tak do 40 km na godzinę. Znaczy trzeba być po prostu przygotowanym na to. Się zwalniam do 40, jeśli semafor wskazuje coś innego, to można przyspieszyć. Widać, że jest 60. No to na pierwszej pozycji jazdy bezoperowej. No teraz jesteśmy o czasie. No co się potłoczyliśmy 20 na godzinę, to się potłoczyliśmy, nie? Następny znowu, że będzie albo do 40, albo do 60. Już widzimy, że semafor jest
60. Teraz wyjeżdżamy składem za semafor jazdowy w przeciwnym kierunku. Będziemy mogli się dalej rozpędzać do prędkości szlakowej. I to jest kolejny błąd w tym symulatorze. On już pokazuje, że szybciej się możemy rozpędzać, a według przepisów jest inaczej. Zdaniemy najmniej co mi wiadomo. Te przecinki czasem są, jak tam się coś ładuje większego. Jazda bez padewa. I na lokomotyw jazda prądowa. Z maksymalną dozwoloną prędkością. Chyba będzie opóźnienia z minutka, z tego co widzę. Tylko wyczerpam.
następna ogranicza prędkość do 100 km na godzinę. Następny jest na stój. Czyli z minutkę opóźnienia będziemy mieli. Dwie, a się okazuje. Najłagodniejsze hamowanie do niego. Znaczy on strasznie jak mi długo to odhamowywuje. Nawet na tym uderzeniowym, nie? Nie wiem czemu. Jeszcze wolniej niż maszynie. Ale w tym momencie tak będziemy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa, pa.